Dzień dobry, moi drodzy. Witamy was w kolejnym odcinku. Dawno nas nie było, bardzo duża przerwa, ale jesteśmy strasznie zawaleni Jabfestem, a tym razem musimy zrobić auto, bo jest parcie osoby trzeciej. Musimy. Z tego ujęcia. Musimy zrobić? Musimy zrobić zawieszenie w S15 Marty, ponieważ wyjeżdżamy na kilkudniowy tur po Polsce, przed nami 1300 wyjazd, kilometrów. Ponoć 1300. Jedziemy najpierw na wesele, potem z wesela jedziemy na Tor Poznań na zawody ciężarówek oglądać. Z Toru Poznań jedziemy do Grudziądza na zlot Akashiro, a z tego zlotu jedziemy do Trójmiasta i aż na Hel, gdzie zamierzamy podchillować chwilę. Generalnie zamierzamy w 3-dniowy, 4-dniowy weekend zrobić 1300 kilosów tym samochodem, bo obiecaliśmy sobie, że będziemy jeździć naszymi autami. Problem z S15, jaki mieliśmy od 2 lat praktycznie, był taki, że auto, owszem, glebę ma zajebistą, co nie? Jak widzicie, super generalnie sobie tam leży na tej glebie i dla nas to jest mega zadowalające, jak ona wygląda, ale jak większość naszych Nissanów, pięknie wygląda jak stoi, a nie jak jeździ. Dlatego chcieliśmy coś zrobić z nim, żeby fajnie jeździł i żeby było nim przyjemniej. I tutaj z pomocą przyszedł Muppet Tuning. Firma Muppet Tuning dostarczyła nam zawieszenie. Zamówiliśmy zawieszenie Tejna. Zaraz Marta wam zrobi unboxing. Tak, Marta zaraz dokona unboxing tegoż zawieszenia i mamy wielką nadzieję, że to zawieszenie będzie miększe na tyle, że będzie dało się jeździć bez używania przekleństw. To byłoby bardzo fajne. Zaczynamy dzisiejszy materiał. Nie wiemy, czy na tym da się zrobić airride'a. Zobaczymy. No to jaki mi gwint zamówiłeś? Masz jeździć na gwincie jak prawdziwy tuner, a nie jak. Nie, no ale jest na jakaś, ten, wiesz, Airride Muppet na airride, więc może się jest da. Naklejone. Airride jest naklejone, więc ma być. Aira będziesz miała. No bo zapytam pytanie, bo 2 lata stękałam i jęczałam, że będzie Airride 15, a jest gwint znowu. Nie będzie. Dobra, Marta. Ale unboxing. Jest japoński. Unboxing, dawaj, no. Pokazuj to. Otwieraj, to przyjechało z Wielkiej Brytanii w ogóle. W bardzo szybkim czasie, bo dosłownie, nie wiem, 10 dni. No, także tak, propsy dla Muppeta za dostarczenie zawieszenia w tak szybkim czasie. Totalna petarda. Zobaczmy teraz, jak ono się prezentuje. W ogóle to jest trochę bogactwo, co nie? Generalnie mamy na S15 jeden z najlepszych zawieszeń sportowych D2 Racing Drift i zmieniamy go na inny, naprawdę zajebisty zawias Tejna. Ogólnie nie wiem, jak się do tego odnieść. To jest takie po prostu... Moja babcia, jedna i druga świętej pamięci, powiedziała ci: synek, miodu ci w dupie brakuje. Ale my po prostu chyba dążymy, nie, do perfekcji, żeby ty miał tam. Moja dojrzała pupa już nie lubi takich twardych zawieszeń. Moja dojrzała... Ona lubi miękko teraz. Nie, dobra, dobra. Sekcja komentarzy lubi to. Ja pierdziule, Jezu, ile tych zwojów! Ale będziesz kręcić. Co ty masz, naklejkę? Nalepeczki piękne. Naklejki. O, zapety. Zapach. Zajebiste są te zapachy od Muppeta. To już mój trzeci, który ma być w aucie. Znaczy, bardzo ładnie pachną. Okej. Okay. Rozpakowy to. Yes. Na pokaż. O Jezu, jakie dość ciężkie. Co ty myślałaś? Wow. O, patrz, jest camber plate. Będzie można wstać. Będzie można kąty zrobić, ale to no. Bogato to wygląda. No. Nice. Japoński. A jakie to są sprężyny? Jest napisane na nich. 70? Nic to nie znaczy. Czyli może 70. A może 7 kilo? Nie wiem. Ponoć nie są złe, dowiemy się. Są super. Tak, właśnie zastanawiam się, bo case jest taki, że w moim gwincie, więc mieliśmy D2 Racing w wersji Drift. Najpierw były 11 i 12 sprężyny. I był ping-pong, zmieniliśmy potem na 6 i 8. Nadal jest ping-pong. Okej. Okay. No dobra, ale wygląda to bogato, nie? Słuchajcie, mamy opór roboty, jest 32 stopnie na dworze, jest godzina po 18 i musimy dzisiaj wyjechać tym autem, więc zabieramy się za robotę. Teraz. Ja, patrz, jaki zajebisty znaczek. Metalowy, tak. Jak metalowy? No, patrz, on jest... Auto nadal? Tak, no znaczek jest zajebisty. Petarda. Ej, sztos. Czy ja sobie taki przykleję? Czy to siara jest? Na dupie S15. Z fajnych rzeczy widzę, że on ma też lagę jakby przelotową, w sensie gwint jest, przechodzi przez to mocowanie, dzięki czemu będzie można naprawdę nisko zejść jakby co nie? Także to jest spoko opcja. Kąty z przodu tylko, z tyłu nie. Kluczyki do regulacji. O, jest jeden. Jeden. I jakiś jest inbus?
No i dobra, już widzę, ile będzie roboty z ustawieniem wysokości. Do kambera. Do luzowania kambera. I imbus do luzowania kambera? W sensie... A, do góry, no. Żeby sobie kąty zrobić. No dobra, dobra. Dobrze, R w takim razie, tu jest R, to też jest sprawa. Tu jest 1 do 1 porównanie. W ogóle on ma z innej strony jakby ten, co nie? No i teraz zobacz, ile musimy tutaj na tej śrubie zjechać, żeby być w tym samym miejscu, w którym chcemy być, co nie? Plus to, czyli że chcemy tu podnieść chyba przed trasą, co by nie, nie było, nie? No ale nie, napięcie wstępne też jest inne. Tak. No ale chodzi mi o to, że to o, musimy ją wpuścić w ogóle w dół. No właśnie napięcie chcemy takie raczej miękkie. Zobaczymy, no tak, żeby to najwyżej się potem wyreguluje. Ale tutaj, żeby być na tym samym poziomie, no to zobacz, to musi być na tym mocowaniu. Generalnie zobacz, ile ta laga tu wyszła. I z grubsza musimy bardzo podobnie zrobić, czyli dołem. Ale czemu nie? Jest inaczej ten? Jesteś pewien, że no to jest skręcone na ziemię. Nie, zobacz. Ale to jest w dobrym miejscu. Jest w innym miejscu, ale to no do właśnie. Zrobienia. Do zrobienia wszystko, nie? Teraz, czybym sprężyny trochę mocniej nie skręcił w tym tenie, bo jest. Będzie miększa, jak ją zrobimy, więc nie? Troszkę bym ją skręcił no bardziej, zrobili, nie? Żeby nie było tak, że cały za każdym razem będzie się przycierało, nie? Tak, nie? Znaczy, jak sprężynę ściśniemy, to będzie miększa przede wszystkim. Jak? Jak ściśniesz sprężynę, to rozprężona sprężyna jest najtwardsza do ściśnięcia jej. A im bardziej, Tate ma zawsze miał tak, że im niżej schodzisz, tym większy zawias. Which is completely nonsense, ale tak to działa. Okay. A jak jest na maksa rozprężona, to jest najtwardsza, bo najtrudniej jest zrobić to. Najtrudniej jest zrobić to pierwsze ugięcie sprężyny. Okay. A jak masz już ją ugiętą, to ona już potem pracuje. No? Tak no nonsens dla mnie kompletnie. Tak jest, dlatego masz nawet helpera i helper ci załatwia ten temat, co nie? Że już na dzień dobry masz troszeczkę tego ruchu, ale jak nie masz helpera, to pierwsze to ugięcie wstępne jest najtrudniejsze, co nie? Dla niego do zrobienia. To są inne zupełnie, nie? To grubsze te sprężyny są. No inne są. Ej, ale jak dobra, one są, tam jakiś ten, jak one są zajmie, grubsze, tam coś wymyślić, słuchaj. Nie? Co? To czy nie będziemy mieli znowu problemu, że nam się koło oprze na ladze, bo tak było z przodu przecież w tym. Ale to po to załatwiliśmy ten problem dystansem z tego, co kojarzę. No ale czy tego dystansu teraz starczy? Musi starczyć, bo innego nie mamy. Nowe takie ładne zawieszenie już trzeba młotkować, no. Ale przynajmniej mamy pewność, że się będzie dobrze trzymać potem, jak zakręcisz. No. Pamiętasz, to mi się prawa opuszczała wtedy. No, niektóre się rozkręcają, mi się BC Racing też rozkręca, nic nie zrobisz. Nie wiem, ile, chyba gdzieś tyle musimy zajść, nie? Przyłóż Igor może tam. To camber plate'em. Ale patrz, jaki to jest gruby w tym. A no praktycznie tyle zostawiliśmy, nie? Zostawiam gdzieś tyle. A pamiętaj, że chcę wyżej, Michał, żeby było. Chcesz wyżej? Tak. Nie, żebym mówił wcześniej. No, jak chcesz, dobrze, no. Zobaczymy. Hmm? Najpierw będzie chujowo wyglądać. Nie jestem w stanie to przegryźć. Co? Tu jest tyle, jak to było? Chyba jest niżej, mam takie dziwne. No jak to? Tak, jest niżej niż było. Nie. Jest bardziej miękka sprężyna. No pochyliło się. No, jest ten, jest stan, stance jest. Że trzeba podnieść tak centa. Co najmniej. Tak, bo mogliśmy zmierzyć zanim ten. No ale teraz już będziemy wiedzieli, jak pierwsze no to daję centa wyżej po prostu i tutaj też damy centa. Tak, 13,5 na 14,5 i tyle. To jest od rantu tyle, tu jest od rantu o tyle mniej. No, centymetr jest niżej niż tam, nie? No. Zgubiłam, byłam kratkę, jak jechałam po dziurach, ale na szczęście się znalazło. No. I musimy ją teraz... Ale by było, ta kratka jest nieosiągalna i warta miliony. Też.
więc ogólnie robię teraz strytki, robię taki mechanizm, żeby to wkręcić. Ej, a kto to wymyślił, Michał? Ponoć ty przed chwilą, no. Nie ponoć, tylko tak było. Znowu sobie przypisujesz moje pomysły. Na pewno. Zobacz, czy to się w ogóle da wkręcić, zanim to tam... Wszystko się tam da. Albo się nie da, no zaraz się dowiemy. Dobra. Pomiar podejście drugie. Też siedzi, mam wrażenie. Kurwa, nie powiedział. No nie, weź się w miarę. Chociaż wydaje mi się, że jest tak samo, ale chyba niżej. Nie tak. Powiedziałbym, żeby to no było... No jest troszkę niżej, ale mówiłam więcej. Czyli że na sprężynie jednak siada? No, no i bardzo dobrze o to chodziło. To świadczyłoby o tym, że sprężyna że jest miękka. Bo na tamtej nic nie siadało, tak? A potem robię tak tym. Tak, nie no, tamta to był po prostu beton total. Mimo, że były szóstki i ósemki. Nie tu, od rantu. Gdzie ty mierzysz? Na co ty? Od rantu, no o, tak, oprzyj tak. Na rancie, na półce rantu, o, no tak. Do góry, pionie, no. No ile ty jest? No nie idź, nie patrz ile, tylko patrz z drugiej strony, czy jest tak samo, czy inaczej. Ale musisz chwilę poskakać, żeby... Nie, się ale mieć. Ostatnio też było, nie? A tu? No tak samo jest praktycznie. Bardzo porównywalnie. No, dobrze mówię. Tylko, że mówię, podniósł mimo wszystko jeszcze o centa, bo no, jest tak bardziej się. Miękkie. Więc zawieszenie będzie dopierdza, teraz będzie tarło cały czas. Tak. Poproszę wyżej. Mówiłam no od razu, żeby było wyżej, ale... Właśnie sobie roboty zrobiłeś więcej. Co tam robisz? Gorąco tu. Gorąco tu? Śrubki kręcę. Wykręcanie tych mocowań górnych na przez półkę to jest fenomenalny pomysł. Polecam, S15. No. Trzeba do nich dochodzić. O tu, pod szybą. Od tyłu. Od środka trzeba. No. Dobra, no ten motek może mi się trzymać. No i dobra. Nie, ale spoko, jest też długa, się obawiałem, że będzie jakaś inba. Nie, 14-15 mają dość długie tam. Tak, 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 nie? No i dobra, ale jednak, nie? Ale... Nie, nie, no dobrze, no patrz na całość, nie? No w sumie. Ale to przecież możemy jeszcze tutaj troszeczkę skrócić, nie? Tak, tak, ale tak, ale i tak nie będzie potrzeby, wydaje mi się. No dobra, musimy rozkręcić to. Rozkręcić... No, musimy... O jakieś 3 cm się wkręci, więc nie aż tak dużo, nie? Mhm. Ło, ale patrz jak w ogóle to mocowanie jest tu, a w tym gwincie jest tutaj. Tak, aż, w innym nie? miejscu, nie? Dużo bardziej. Co jest z grubsza bez sensu, bo z grubsza, no poważ, tyle ci wejdzie, więc tyle tutaj korzystasz. A one są rozkręcone tak jakby na mocy. A to jak skręcisz, nie wiem czy tyle wykonasz. No, powiedzmy, że to jest policzone przez Japończyków, podejrzewam, nie? Myślisz, że Japończyki ten? A D2 to jest jakiej produkcji? Jakiś Malezja jakaś, nie? Tak? Super wygodnie. Pozycja jest wspaniała. Pruśka, ale patrz na to, co tu jest napisane. For my driving pleasure. Masz mieć pleasure. Jak nie będziesz miała pleasure, to nie będziesz jeździć. To zgłaszam reklamację. Dokładnie. Ma być pleasure i koniec. No co tak, to masz? Tak najlepsza jest ta instrukcja po japońsku. Wszystko, ale to sobie wszystko zrozumiesz. No przecież to jest oczywiste. Ale to jest S15? No nawet narysowane S15 jak założyć. Ej, profesjonalne to jest. Ej, i zobacz, jest pokazane, gdzie trzeba tylne mocowania. No, a my głupki oczywiście szukaliśmy. Nie szukaliśmy, tylko ja to wiedziałam. Wystarczyło mnie zapytać. Na pewno. Japońskie koła, japoński gwint, nie jest źle. Japońska furtka? Dobra, wypuściliśmy Martę, żeby się po dziurskach przejechała naszych, testowych. Musimy jeszcze spasik zrobić, żeby było nisko, żeby nie było, wiecie, tak siary, nie? Co stwierdzasz? Jest taka różnica. Prawa, lewa? I kierowca ma bardzo teraz komfortowo, pasażer, wymienia plomby po jednej podróży. No dobra, czyli... Sobie nie no, przód jest... Przód bym zostawił, ale tył było mogliżej. Tył możemy, tak. Możemy, nie wiem na ile tam pracowało, nie? Bardzo ładnie. Ej, jak dla mnie... Nie, nie, ja bym zszedł tego centa. Nie, no. Trzeba zejść tego centa jeszcze, nie? Ale jest okay? Bo tu jest, o, bo tu jest tak ładnie. Tu jest tak ładnie, że opona już częściowo znika, a tutaj jest tak, że o, że jest japa na palec, nie? To jest tak o. Tak nie może być, to wiesz, to, wiesz jak nas hejtują? Ale Michał, ten profil jest niższy niż ten. Tak, 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 no takie nie mają szerokości, ale chodzi o to, że
tu robię tak oj, fisting prawie że, a tutaj to nawet, a co jak się ubrę to wsadzę też, ale ogólnie, o tu jest tak oj, a tu jest tak oj, nie no z centa trzeba zejść, nie ma siły. A nie da rady na jutro jakiś komplet oponowych załatwić ładnych? Bo te... Nie. Nie, są ok. Są stożkowe. Zobacz jaka jest stożkowa opona. Stożkowa jest ładnie. Czekaj, to mogę zrobić tak, że jest tu? Mhm. Będzie? To jest. Pojedziemy więc. Widzisz, tak kula się zjedz. Razem tak, 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 zaraz to. Się kula? Kula szpiegula? Kula się kółeczko. Właśnie. Ja mi schowałam, no? No dla nowego właściciela. No. Przyjdą do 15, która płynie do Polski. O. Także no. Też będzie bez 15 jeździć, spoczko. I będzie pewnie na srogiej glebie. No. Gdzie jest takie zawieszenie potrzebne. No. Żeby się nie uginało za bardzo. Dobra, przystępujemy do koła numer 3. Tak. Czekaj. Kurde, ale są cięższe. Definitywnie no. Są cięższe. Ale co jest dziwne, o, kurde, no. Bo przecież te mają na przykład grubsze te camber plate i w ogóle. Może chodzi o sprężynę. Trochę tu poprawię. A potem zamiast kolacji. Daj chłopu żyć. Fizjoterapeutę. To swoje od razu. Nie skręcę jeszcze. Nie skręcam do końca, ale podciągam na to, tak, żeby tak, do góry dobra. Poszło, nie? Bo to inna pozycja będzie. Okay. Myślisz, żeby to zabrać na kolej do środka? Nie. Okay. Chciałbym powiedzieć, ona tu jeździła 3 lata, ale ta auto zrobiła 800 km w 3 lata. Grubsza zrobi tak samo jak tam, bo po prostu oprzemy tą śrubę na maksa, co się da. Więc grubsza będą takie same kąty, ale kąty, ale nie wiemy jakie. Miejmy nadzieję, że będzie jechać prosto. Najwyżej będziesz tak całą drogę jechać lekko. A może zdążymy geometrię kiedyś zrobić. Misiu. Ja bym dał... Ile to jest stopniowa regulacja? Przejedziesz się, ja się też przejadę i zobaczymy, nie? Mhm. Ja bym dał na maksa miękko, jeżeli nic nie będzie tarło, to ja bym je tak jeździł, nie? No nie jeździ fura sportowo, nie zapierdalasz nią i tak masz naciągi na aucie. Więc jeżeli jakimś cudem to auto na tym nie będzie nic tarło, to uważam, że jeżeli chcesz mieć komfort, to zrobiłbym na maksa miękko i miał w tyłku, nie? A jeżeli byś kiedyś założyła 17 z lepszą oponą, żeby to kleiło, to wtedy można utwardzić, żeby zapierdzielać po zakrętach, nie? Pruśka, ej, fenomenalny jest to kadr. Co robisz? Michał. Potknęłam. Dobra, wsadzaj go. Powiedział, że mnie prostytuujesz. Jesteś moim pimpem. Jestem twoim pimpem? No. Ale ty sama po prostu to się dobrze przygotowujesz do tego zajęcia. Poświęćmy tę chwilę, żeby zobaczyć jak ona jest pimpem. Odejdź Marta. Mówię o mojej BMC. Fuck. Jest doskonała. Zobacz, to jest doskonałość. Jest przepiękna. Trochę. Po prostu nie potrafię, nie brakuje mi drugiej ręki, żeby zrobić serduszko. Ale swoim tyłkiem zrobię chyba serduszko. Nie ma słów, żeby opisać. Ja ci zrobię drugą. O, to jest takie które mogę opisać, jak BMK jest piękna. Jest wspaniała. Jest, wiesz, jak tak, ona jeździ. Gdybyście tylko wiedzieli. Koniec przerywnika na Michała spuszczającego się nad swoim BMW. Za cztery dodaj z przodu. A to jest takie sprytne, że jak ta gumeczka jest, to nawet tą gumeczką da radę okręcić, bo ona tak jest, tak? Przylega, a tu jest taka perforacja zrobiona na tym. Teraz chcę utwardzić. I utwardzić? Mówisz, że gumeczko? No. O, faktycznie. No i teraz, no ale musisz... Pięć. No ale od... Bo przekręciłeś. Źle zrobiłeś. Raz, musisz sama. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ty proszę nie będziesz bardzo. Mi mówił, jak ja mam swojego gwintu kręcić. Mi. Dobrze. Gdzieś taki mały kluczyczek? No. Tamty miałam takie długie. No bo tamte od dołu wchodziły, miały taki ten. Tak? Z dołu regulacji, no. Petarda, dobra, wyjeżdżamy i trzeba się przejechać.
tak jak ostatnio, do końca i z powrotem. Jest, taka bemeczka. Mama, o Boże, jaki wielki łowat lata. Wygoni! O Boże, jaki duży. Owadzie! Idź stąd. Czy to jest jakiś... To jest jakiś świet... Tu idź. To jest jakiś kurczy... Nie wiem, ale... To zawsze lata do ludzi po prostu... Nie wiem, ale spadaj, głupi owadzie wielki. Nie pozwala mi się podzierzyć w łóżku. O, patrz, leży. Co to jest? Nie jest jakiś taki świetlik? Jakaś stonka ziemniaczana? Nie wiem, zdech. Nie. No w każdym razie... O jest, jak ona jeździła na Nürburgring. O Boże, gdybyście tylko wiedzieli. O mamo. Doskonale. Tak było. I co? Jest miękciej, no. Jest miękciej. Albo ja po prostu sobie wmawiam, wiesz, po prostu to jest takie, żebym bardzo chciała. Dobra, daj też się przyjąć. Ale wydaje mi się, że jest miękki, bardzo miękki. Wysokość jest ogólnie chyba okej. Okay. Tak. Co? Dzień może jest ciutę wyżej. Generalnie tył mógłby być ciut niżej, ale nie przesadzajmy, jedziemy. Dobra, 1000 trzymaj. Ja idę się przejadę, no. O, ale tu musi być niżej z tej strony. Lewy tył? Weź pod uwagę, że tam my podnieśliśmy całą lewą stronę. No, ale tam tutaj to by do jest duża różnica. Powiem ci, że tutaj to ja tutaj. Ale tu jest ten zrolowany na kole, powiem. No, a czy tu nie wsadzisz? To weźmiemy, czekaj. Jest ten, tu jest. No będzie. Tak. No i co ty powiedz co? Nie, no jest znacznie lepiej, jest na pewno lepiej. No twardość wynika z profilu kół, wiesz? No po prostu no, przy takich naciągach i takich felgach to nie ma szans, żeby było jakoś tam super lepiej, ale samo zawieszenie definitywnie pracuje znacznie bardziej, nie? Co robimy? Poprawiamy to jedno koło, tą wysokość? Ten lewy tył? No. Dobrze, moi drodzy, misja zakończona chyba sukcesem. Znaczy, czy sukcesem, to dowiecie się pewnie z Instagrama, jak pojedziemy na ten wyjazd. Znaczy, w sumie to... Jak wy będziecie oglądać ten film, to my już będziemy dawno po tym wyjeździe. Więc generalnie, czy tak czy siak, trzymajcie za nas kciuki, żeby się udało przejechać 1300 km po Polsce, bez żadnych przypałów. I zobaczymy, nie? Narzędzia ze sobą bierzemy. Marta się tylko półkę zakłada. Fura prezentuje się dobrze. Ja widzę ten wyjątkowy klimat, że to my pojedziemy na zlot, a nie my będziemy organizować zlot japońskich aut dla innych. Także ło. Dobra. Marta, zadowolona? To jest czary mary, zamieniliśmy 15 na minut. Takie żyćko, wyjeżdżamy. Mini czeka na swój dzień na torze. Także dwie torówy zostały. A my bierzemy Martę z 15 i... Na tripa. Zasuwamy. Tam gdzieś w ciemności jakiś półnagi Igor się jeszcze przebiera. O, jakie ma cycki. Ciskałbyś. Dobrze, także moi drodzy. Dziękujemy wam, że zostaliście z nami dzisiaj podczas naszych magicznych przygód na garażu. My co? Zwijamy się, widzimy się z wami w następnych materiałach. Nie będę mówił kiedy, bo nie wiem kiedy. Jesteśmy teraz tak zarąbani, że nie wiem kiedy nagram następny film, więc jak tylko będziemy mogli, to go nagramy. Cały sezon nagrywamy odcinki z jazdy torowej do drugiego sezonu Becoming. To zobaczycie dopiero na jesień, zimę na pewno. Tymczasem my działamy, widzimy się na Japfeście na torze Poznań. Zapraszamy was wszystkich na tor Poznań, żeby się z nami zobaczyć. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. Bye bye. Bye, bye.